Hello, guys. Sorry, zapomniałem, że po polsku. Bardzo przepraszam. Cześć, witajcie oczywiście na moim kanale. Jestem Game Changer. Dzisiaj kontynuujemy w grze The Last of Us 1. Ostatnio skończyliśmy w kanałach, no to teraz idziemy dalej. Jak Wam się ten materiał spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zostawcie jakiś komentarz. No i lecimy. Łapka dźwięku. Co? To jakiś alarm. Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba się już wyniósł. Kto by tu chciał zostać? Ktoś, kto sądził, że jest tu bezpiecznie. Wow. Mały shotgun. Coś tam będzie? Będę jakaś droga, tu widzę. Słyszałeś? Zarażeni. Cicho. Aha. Wszyscy tam przyszli do mnie. Czyli tutaj też jest jakaś droga? Czy jak? Czy jest zamknięty teren? A, zamknięty teren. Dlatego. Czekajcie. Dajcie mi wczytać jeszcze raz punkt kontrolny. Mniej niż minutę temu, czy mam nadzieję, że... Dobra. O! Super. Eli, nie... Spokojnie. Ej, Sam, tak. Ustaw się między tymi słupkami. Okej. Okay. O! Yeah. Henry! Widziałeś? No, to było na tyle. Bo pamiętałem właśnie, że tutaj przez to, że był ten napis gol i piłkę zobaczyłem, to właśnie pomyślałem, że tutaj może być animacja, którą pominąłem przez to, że tu wszedłem od razu. No nie no. O! Oh. Zabierz ze mnie tego dupka! No ten... To nieźle. A Jezus. Dobra. Tak, tak. Super animacja. Jeszcze trójka na nas idzie! Jeszcze mi życie zabrał. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie spotkamy. Tutaj coś jest. Tutaj jakiś trup w ogóle. To nieciekawie. Tu kolejny. Notatka. Kto to jest? Izet, okej. Okay. Hej Suza, chciałem ci tylko przekazać, że te naczynia... To był świetny pomysł, fantastyczna sprawa. Takie łapanie deszczu bez ruszania się stąd. Mam nadzieję, że nie będziesz miała tego za złe, ale dałem dzieciakom kilka pistoletów na wodę i oczywiście cały dzień jestem mokry. Jeśli nie podoba ci się to, daj znać, a od razu im je zabiorę. Do zobaczenia na kolacji, tylko od razu ostrzegam. Kyle znowu robi te swoje klopsy.
I Zed. Oczywiście się z nimi zapoznał. Poznał jak jakąś dziewczynę. Kobietę z dziećmi być może. I sobie tak żyli. To fajnie. Tylko czy pytanie, czy to go właśnie zgubiło? Że przestał być ostrożny. O, tu jakieś drzwi. Konik. Ktoś tu martwy leży. Kolejna notatka. Notatka Kyla. Kyle. Jesteśmy w potrzasku. Pozostali chyba nie żyją. Niektóre dzieciaki są ze mną. Do drzwi dobijają się zarażeni. Nie wiem, jak długo wytrzymamy. Jeśli i Zed i pozostali żyją, może uda im się do nas dołączyć. A jeśli dojdzie do ostateczności, zrobię to szybko. Kyle. Oh. Tego nie pamiętałem, grając tą grę. A szczerze, aż mi się smutno zrobiło. Poważnie. Ile ich tu jest? 1, 2, 3, 4. 4 co najmniej. Czyli 4. 1, 2, 3, 4, też 4 dzieci. Czyli zabił 4 dzieci, a na końcu siebie. Masakra. No cóż, niestety takie życie. Te notatki mówiłem, że nie będę czytał, tylko ten można sobie czytać we własnym zakresie. Aczkolwiek no ta historia mnie zaciekawiła. Więc po prostu przeczytałem. Bo na tej łódce pomyślałem, no co to może być za dokument, w sensie... może będzie... Musisz to prowadzić na zewnątrz? Może. Za wysoko, żeby kogoś podsadzić. No. Może da się tam dostać jakoś inaczej. Po prostu pomyślałem sobie, że... A no to spoko będzie tam. Jak to się nazywa? Odsuń się! Sam! No to nieźle. Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym razem... Klikacze! Co? Kurde, to cholerstwo ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się, Joela! Henry, musimy kurwa uciekać! A ty go pilnuj! Idź! Wow. Wow, ile ich tam jest nagle? Z 6. To klikaczy. To, no, to tak jak mówiłem o tym. Tak. O, no to zarąbiście. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Tak jak mówiłem po prostu, ja... Okej. Ja tam... Właśnie... Okej, może się uleczę, bo trochę ich tutaj jest chyba. To ja to chciałem przeczytać, bo jako że na łódce to właśnie, no może będzie coś ciekawego. No i się okazało, że tak. I się okazało, że cała historia Widziałeś? Teraz nagle jest. Która mnie ściągnęła, bo... To, co ja. Okay. Bo tak jak mówię, jestem teraz trochę ciekawy, co się z tym kolesiem jednak stało tam. Nie no. Nie no, nie no, nie no. Nie, ty. Dramat. Tak, od razu mnie wszyscy usłyszeli. Dobra, nie. Ja tutaj i tak próbuję przetrwać.
spróbujemy. Spróbujemy. Już trudno. Jak się nie da po cichu, to będzie na głośno. Nie może być tak źle. Co jest? Mam takie pytanie. Czemu nie mam tej wielkiej broni? Nie no, bez jaj. Ej. Co jest? Dlaczego? Ej, nie. Nie, nie, niemożliwe. Powinienem mieć tutaj jeszcze tą broń jedną. A jej nie mam. Dobra, niepotrzebnie tutaj biegałem. Wow, tato wygląda strasznie. Ale to... nie no. Ale się teraz zdenerwowałem, tak szczerze, bo powinienem to mieć. Nie no, oczywiście. Proszę, 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 proszę. Dobra. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze ten pistolet znajdę teraz. Ja go przecież podniosłem. To mi się wyżami wydawało. Przez cały czas. Wow. Chodź tu, widziałem cię. Widziałem was. Wow, to było mocne. Wow. Niech to! Nie zauważyłem, że nie ma amunicji. Wow. Dobra. Wow. Gdzieś ją akurat słyszałem, nie powiem, że nie, ale nie wiedziałem, że tak blisko. Idziemy dalej. Wszystko okej? Dobra.
chwilę coś tu było? Nie, dobra, wydawało mi się tylko. To zajrzyjmy tutaj do tych pokoi. Może być coś ciekawego. I też może być ten dokument od tego IZ. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. No to wygląda. Ale... czemu to jest puste? Tam powinny być chyba narzędzia. Dobra, miesza z tym. Nie ma tutaj żadnej kartki, dokumentu? To szkoda trochę. Ja bym sobie chętnie przeczytał następny dokument od tego kolesia. Wow. Nie, nic nie ma tutaj. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj też nie. Chwilę, tam byłem. Tutaj tak też przejrzałem. Tam się wejść nie da. Sam tam przyszedłem, tutaj to przejrzałem. Też tutaj nic nie ma. Okej. To gdzie teraz? Tam. A dobra, tutaj nie było mnie. Tutaj byli. Tutaj jakiś też trup leży. Dobra, tutaj byłem. To gdzie teraz? Gdzie teraz? Kąt jakichś dzieci. Okej. Tutaj jest gdzieś przejście? Tu. A nie, dobra, to jest na dole. Chyba jakaś klasa. Czemu tego nie zabezpieczyli? A dobra. Nie wiem, chłopcze. Nie zasłużyli na to, co ich spotkało. Masakra. Nie ma żadnego dokumentu tutaj o nich? Dobra. Może ja przeoczyłem. Może będzie dopiero później, ale... no to w takim wypadku... prawdopodobnie wszyscy zginęli. Mam nadzieję, że nie, no ale... Proszę bardzo. Dobra robota. Dobra, idziemy naprzód. Teraz trochę nadgonię. Chwila. Chodź. Tak, teraz muszę trochę nadgonić. Znowu dwa razy zginąłem. Joel, to oni! Sam! O, dzięki Bogu! Musimy uciekać! Drzwi, tam! Wow. Dobra, wynosimy się. Dalej, 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 dalej. Dobra, nie zatrzymuję się tutaj nawet, mam to gdzieś. No ja się tu nie będę próbował zatrzymać. A, czemu te drzwi nie działają? W sensie, nie działają. Czemu te drzwi są zepsute? O, dobra. Nowa broń. Super. Baseball to się przyda na pewno. Ale czemu tutaj... nie... dobra, otwieraj. Nie gadaj. Nie, nie. Zacięły się! Podsadź mnie! Wejdę przez okno! Nie, no dobra, super. Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Hej, chodź sam. A, to jest lepsze. Zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No idź! Tego nie potrzebuję. A dobra, tu jest to. Przygotujcie się! Zgincie wszyscy. Dajcie, otwieraj, otwieraj. Szybko, szybko, wychódź, 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 wychódź. Dobra. Ruchy, ruchy. O Jezus Maria.
Trochę wolno mu to poszło, ale cóż. Świeże powietrze. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Gdzie ta wieża? Już blisko. Chodź, idziemy. Dla tych, co nie tam, co nie ogarnęli, bo angielski. Hej, jak się miałaś, młody? Mało brakowało, co? To ona powiedziała o tym. Tak. Miewaliśmy lepsze momenty, ale jakoś z tego wyszliśmy. Tak. To tutaj pisze, że ostrzeżenie. Zainfekowani w środku. Nie otwierać. Czyli nie wiem w sumie, czy tamten... No nie, no na pewno raczej nie przeżył. Mogę tu wejść? Mogę. Szkoda. Szkoda, że nikt nie przeżył z nich. W sensie być może ktoś przeżył, ale... Czyli tak naprawdę nie wiem, co się teraz stało, czy ten koleś przeżył, czy nie. Ale obstawiam na to, że raczej nie. Patrząc na to, ile tam zarażonych było, a on żył z tymi dziećmi i tak dalej. A nie mówiłem? Dobra. Ta wieża radiowa. Spróbujmy się tam jakoś dostać. A ty, jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Dobra. Słyszałem chyba zarażonego gdzieś. Pieski. Lepiej trzymaj się od nich z dala. A dobra, to psy. A nie zarażenie. To są dzikie. No dobra, do dzieła. Dobra, pierwsze co zamontuję sobie to, bo to jest ciężko bez tego. Szybkość przeładowania. Chwila. Czyli przez to, że wczytałem poprzedni save, to nie znalazłem tego narzędzia, gdzie ja to znalazłem. Tak samo jak tej broni, bo tak się zdziwiłem, że dlaczego mam 3, powinien mieć 4 i ja bym mógł teraz to ulepszyć, ale gówno. Przez to, że tu mam animację, chciałem pokazać, jak grali w piłkę nożną. No dobra, już nieważne. Mówi się trudno. Tak, ten łuk sobie ulepszę, bo się być może przyda w tym. Zasięg to na pewno. Odrzut zmniejszymy sobie w tej broni tak samo. Pojemność magazynka, nie, szybkostrzelność też jest ok, ale ten jak 15 to sobie zwiększymy. Szybkość, moc. No i właśnie tą moc bym teraz ulepszył, o której cały czas mówiłem. Przebicie pancerza to też jest dobre. No i tyle. Szybkość przeładowania. Pojemność magazynka. Dobra, tą pojemność magazynka. Sobie zrobię tylko w pistolecie. Dobra. Założę się, że w tych domach by było pełno rzeczy, ale tak szczerze nie chce mi się ich przeszukiwać tak za bardzo. Bo pewnie jak znajdę, to będą właśnie tylko dokumenty różne. No i co może tam jeszcze być? Aha, nie przejdę tędy. O, świetlik. Na to wygląda. Tu. Jakich znajdziemy? Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Pełno magazynu. Chwila. Czy ja mogę coś wytworzyć? Bombę, dobra. Bombę wytworzymy. Czy ktoś jeszcze jest głodny? Szybkie leczenie. Tak. Szybkie tworzenie przedmiotu. Dotrzemy do wieży radiowej. Maksymalne zdrowie. Tak, to się na pewno przyda.
Dobra, przeszukam sobie chociaż ten jeden dom. Czegoś tutaj nie będzie. A dokument? Tak, mówiłem, pewnie dokumenty same. O, to jest IZ! Dobra. Jedyna otwarte drzwi, to wystarczyło. Ktoś z nas o nich zapomniał i do środka wtargnęła horda tych potworów. Zamknęliśmy je tam, a na zewnątrz napisaliśmy notatkę ostrzegawczą. Jest ze mną Susan i kilkoro dzieciaków. Jesteśmy chyba jedynymi ocalałymi. Musiałem powstrzymać Susan. Chciała tam pobiec, pobiec pociała. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Jej dzieci nie żyją, a ja nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć. No, masakra. Każda cząstka mnie chce się poddać. Tak łatwo może... Tak. Kurde. Przepraszam. Każda cząstka mnie chce się poddać. Tak łatwo można by dać się pochłonąć temu światu, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Wciąż bardzo mocno wierzę w ludzi. Wciąż wiem, że są zdolni czynić dobro. Uda nam się, nie mogę się poddać dla niej. Bardzo dobrze, że tutaj poszedłem. Bardzo się cieszę. Okej, okay, czyli przeżyli. Eli! Znalazłem jeszcze jeden komiks dla ciebie. O, safe. Potrzebna kombinacja. Kolejna notatka to pewnie pakowanie zapałek. Dobra, kład. O, do łuku to się też przyda mi na pewno. Kurde, ale naprawdę się cieszę, że tą notatkę znalazłem. Ci przeżyli. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Hej, Sam. Tak, okej. Dobra, ja zacznę. Aha. Cholera. Twoja kolej. Okej. Mam rzucić? Tak. Bum. Wrodzony talent. Fuks. Nieprawda. Miałaś fuksa. Dobra, spadaj. Zaczynasz kozaczyć. Zobaczymy. No, zobaczymy. Dokładnie. Cholera. Tragedia. Okej. Tragedia. Nie, nie. Rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś? Przecież mamy remis. Ta, dobra. A tu jest jedna rzutka. O, mogę rzucić. O ja pierdolę. Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. Mam nadzieję. Chodźmy. Ale spudłował tą rzutką. Jezu, jak blisko nie był. Dobra. Czy praktycznie jesteśmy już u wieży? Okej. Wow. Jebany snajper. Kurwa. Widzieliście skąd zaczął? Z drugiego końca ulicy. No dobra. Zostańcie tutaj. Nie. Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić jego uwagę. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Dobra. Hej. Ostrożnie. Lecimy na szybko. Jak jest snajper, to szybko lecimy. Nie ma co. Nie ma co się caskać z nimi tutaj. O. Widzę cię! Zamknij się. Co z tego, jak mnie widzisz, jak nie możesz nic mi zrobić? Aha, tak, teraz się nagle pojawili znikąd. Hej, okrążamy! Hej,
Nie. Nade mną jest typ? Coś tu jest? Nie, to po co ja tutaj mogę wejść? Myślę, że coś tutaj będzie. Jezus Maria. To jest dramat też. Nie wydaje mi się. Tylko tego jednego tutaj widzę. Uleczę się. To jest ten od Małotowów, to jest najgorsze. Bo jak mnie trafi tym Małotowem, to i tak zginę, i tak zginę. Chyba, że zrobię to w ten sposób. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Czy ktoś tutaj gdzieś jest? Nie? To się mówi trudno. Braci, chłopcy! Nie no, bez jaj. O Jezus. Jeden jest tam. Co? Nie no, nie wierzę w to. W tym spalonym budynku. O, gdzie polazłeś? Nie mam apteczki nawet. Może tutaj coś jest? No oczywiście, że nie. Jezus! Dobra. Jezus. Ale fart. Dobra, gdzieś tu będzie jeszcze snajper. No oczywiście, że nie mogę nic wytworzyć. Apteczki jak akurat się przyda, ani nie mam tego. Ten snajper mnie zaraz zabije, w tym domku pewnie będzie siedział, czy coś. Jeszcze ten jeden koleś. Dobra, jeszcze z tym. Spróbujemy tego snajpera znaleźć.
Pytanie, gdzie on może być? Chyba tu. W tym pokoju? Nie, dobra, nie ma go tu. On musi gdzieś być. Dobra, tutaj. Snajperka jest tam. Wybiegnie za ścianę czy coś, na pewno. Wiedziałem. Czemu tego nożu nie może się zatrzymać? Zamiast ostrz to bym nóż miał. A okej. Dostał w głowę. Jak to w ogóle jest możliwe? W głowę powinien dostać. W sensie dostał w głowę, o. A przeżył. Aha. Wszystkie domy zniknęły i wszystko. Dobra. Dobra, czyli w głowę się nie opłaca, bo jak mają te kaski, to jak trafię w głowę, to i tak przeżyją. To jest głupie akurat, że jak mają kaskę, dostaną w głowę z tej snajperki, to przeżyją. A jak mają kamizelki kuloodporne i dostaną w kamizelkę, to przeżyją. To akurat jest mega głupie. Gdzie teraz? Ruszajcie się. Gdzie teraz? Nie no, bez takich. Nie. Jeszcze ten czołg w ogóle z miasta wyjechał. To jest też zastanawiające. Prawie. Niech to. Skąd oni się wszyscy biorą? O, headshot. Co ja mam tutaj zrobić? O! Dobra. Oto wam i rzuca koleś. Tak jak mówiłem, na masę jest koleś. O! No i pięknie. Dobra, wy jesteście tutaj. Ale to była jazda. Wszystko w porządku, Sam? Nic mi nie jest. Dzięki, Joel. Patrzcie na to. Okej. Udało się. Musimy uciekać. W porządku. Sam! Wow. Henry! Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Dawaj, dawaj! Spadamy! Pełno zombie, o. Słyszałem, gdzie gdzieś chodziły, tylko nie słyszałem, gdzie dokładniej. Klikacze najgorsze. Więc spróbuję najpierw klikacze pozabijać. O, że do mnie nie przybiegły te zombie.
Gdzie one są? Nie. Wow. Nie no. Yeah. Trochę ich jest. Nie powiem, że nie. Jesteś cały? Jestem. Ktoś oberwał? Nie, wszyscy cali. Nic się nie jest. Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły. Opisz go. Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Hm? Nie. Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No... To... Dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Rekinu w wodzie. Skorpiony nie są fajne. Potwory pod łóżkiem. I... Nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie, zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin, do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz. Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpij dobrze. O, wow. Dałam mu tą zabawkę, co w sklepie mu się tak podoba. Aha. To
była ta zabawka, co w sklepie on ją ten chciał podnieść na początku, jak ich poznaliśmy. Oł. Nieciekawie. Serio. Rany. O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Gdzie Sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Sam? Sam! Co? Cholera, zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił. Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Wow. Grubo. Miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. Mocne. No, tutaj widzę też odcinek trochę dłuższy wyszedł. Prawie 50 minut, więc nie będę już zbytnie przedłużał. No smutne zakończenie akurat, nie? Dopiero się cieszyłem, że tamten koleś być może przeżył, że uciekł z tą swoją dziewczyną poznaną i z paroma dziećmi. Tylko, że jej dzieci nie przeżyły, a tutaj, no, takie zakończenie. Dwóch braci. No niestety. Co, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. No i co? Jak się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, pozytywny lub nie. No i tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.